pierwszy w tym sezonie na Blood Teaza od Westina. Sezon otwarty. Tutaj jesteście. Znalazłem was. Zapraszam na przygodę na Pstrągowej rzece. Chodźcie ze mną. I don't think that I can get over all of my problems. I've been thinking, who the fuck am I to disagree? I heard I'm pretty dope, so I guess I gotta oblige inside. I've been plotting on the way that we could elevate. A massacre to track up your skill, I never hesitate. I put a lot of time into the craft to make it resonate. I regulate with repetition, I could be the greatest. But ever me illogical, the other. Chodzę, sprawdzam. Oh. Wszędzie gałęzie, patyki, drzewa. Ale w końcu mamy pogodę, która sprzyja warunkom do łowienia ryb. I w końcu można spróbować połowić pstrągów. Jest. Mam bez zadzior, nie? O, spadł. Widać go pięknie. Od kilku miesięcy sprawdzam przynęty Blood Teas od firmy Westin. Nie chcę powiedzieć, że testuję te przynęty, bo te przynęty są świetnie przetestowane. Sprawdzam te przynęty. Jak na razie udało mi się złowić na nie kilka pstrążków. Niestety nie są to duże ryby, ale tak jak widzicie, jaka rzeka, to ryby też są takiej wielkości. Lecimy dalej. Dalej jest fajny zakręt. Spróbujemy tam złowić jakąś rybkę. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. O, mamy rybkę. Nieduży, bo nieduży, ale zawsze to... Zobaczcie, jaki piękny rybek. Piękny pstrągasek, prawda? Hak bezzadziorowy, czyli rybka powinna się wyhaczyć. Delikatnie ją podniosę do góry, bo niestety nie mam możliwości, aby... O, rączka oczywiście zmoczona, żeby nie podbierać suchą ręką. I przynęta Blood Teas od Westina. Wcześniej wyszedł mi ten pstrążek, pokazał się. O, mi zmasakrował Blood Teasa. Delikatnie, żeby go wypuścić. O kurczę. Przepieczony. O, no pięknie. Zawsze jak złowię już jedną rybę z rynny, to stoję jeszcze na tej rynnie i rzucam, i rzucam. Jakbym liczył, że kolejna tam będzie. Rzadko mi się zdarza złowić dwie ryby z jednej rynny, tym bardziej z tak płytkiej rzeki. Zazwyczaj narobię hałasu na odcinek 30-metrowy, gdy holuję, gdy podchodzę po rybę do podebrania. No ale zawsze warto próbować, może akurat mi się poszczęści, gdzieś na końcu dołka będzie stała jeszcze jedna, która zechce przeatakować moją przynętę. Teraz muszę się stąd wygramolić, bo nawet nie pytajcie, jak jestem w błocie, już wam pokazuję. Jestem w błocie po kolana, zaraz się stąd wygramolę i łowię dalej. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. Dawno nie było żadnego konkursu, a więc myślę, że to będzie najwyższa pora, aby sobie zrobić coś fajnego. Do wygrania będą przynęty pstrągowe, trzy opakowania Blood Teasów, jedno opakowanie Mega Teasów. Myślę, że będzie to fajny zestawik na każdą wodę. Myślę, że dopasujecie coś pod siebie. Jak wygrać te przynęty? Myślę, że nie będziemy tutaj robić jakichś nie wiadomo jakich zasad. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu hashtag Blood Teas.
ja będę wiedział, że bierzecie wtedy udział w konkursie i automatycznie zostajecie dodani do losowania. Dzisiaj mamy połowę marca, więc myślę, że konkursik potrwa sobie do, żeby było uczciwie, myślę, że do połowy kwietnia. Więc wszystkie osoby, które napiszą hashtag Bluttis, wezmą udział w konkursie i w losowaniu, które odbędzie się, myślę, że 15 kwietnia. Jakoś w najbliższym filmie po 15 kwietnia ukaże się losowanie, gdzie wybierzemy sobie oczywiście zwycięzcę. Te przynęty zbroję sobie na dwa sposoby. Pierwszy sposób to czeburaszka, w moim przypadku złota czeburaszka, która jest wolframowa, i mała wolframowa główka, koralik o gramaturze 0,6 grama. To na moje rzeki, gdzie jest naprawdę płytko, te gramatury, czyli gramowa czeburaszka i 0,6 grama główka wolframowa, to już jest naprawdę bardzo dużo. Ja zbroję te przynęty w ten sposób. Zaraz pokażę, jak te przynęty zachowują się w wodzie, jak się zachowuje przynęta na czeburaszce i jak się zachowuje przynęta na główce jigowej, bo ta praca jest całkiem inna, ona się bardzo od siebie różni. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on. W samym mówieniu pstrągów nie chodzi tylko o ryby. W dużej mierze chodzi o czas spędzony nad wodą. O spokój. O naturę. Ryby są bardzo ważne w tym wszystkim, ale nie są najważniejsze, uwierzcie. Leśny tartak nad rzeką. All right. Bluttis, główka 0,6 grama i malutki pstrążek. No uciekaj do wody. Never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Powiem wam, że bubblegum, lub jak kto woli, majtkowy róż, to mój ulubiony kolor przynęt pstrągowych i bez względu na jaki jestem w wodzie, zawsze używam różu, głównie różu, w 99%. Siup na rzekę. Ryba. Malutki. Już do wody. Już. Mordy, chciałbym wam jeszcze pokazać, jak ważne są okulary polaryzacyjne nad wodą. Piękna rzeka, prawda? Szkoda, że teraz nic nie widać. I znowu. Piękna rzeka. Wszystko widoczne. I znowu okulary polaryzacyjne, niesamowicie ważna rzecz na pstrągach. Ja już jestem na końcowym odcinku rzeki, a więc żegnam się z wami. Trzymajcie się i do zobaczyska. Pająk rzeczny jest niebezpieczny. Like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best.